Aktualnie trwają prace przygotowawcze nad przygotowaniem lodowiska do sezonu zimowego. Jak widzimy, jest już ułożone podłoże. Podłoże jest zagęszczone. W dalszej kolejności na to podłoże będzie ułożona folia i kapilary, które będą mroziły lodowisko. Jeżeli będzie sprzyjająca aura, to lodowisko uruchomimy, wydaje mi się, gdzieś w końcówce miesiąca listopada. Jeżeli chodzi o ceny korzystania z lodowiska, to te ceny będą na poziomie roku ubiegłego. Przypomnę, że bilet ulgowy będzie kosztował 2,60 zł, bilet normalny 5,10 zł. Lodowisko będzie czynne od godziny 9 rano do godziny 21. W tym roku wprowadzamy pewną nowość. Będziemy chcieli przy udziale środków Ministerstwa Sportu przygotować dzieci do akcji zimowej. Ta akcja ma polegać na tym, żeby w sposób właściwy i fachowy przygotować młodzież do sportów zimowych. O szczegółach projektu, który będziemy realizowali, powie pan koordynator Dariusz Kurzątkowskich. Ja już dzisiaj zapraszam młodzież do korzystania z naszych obiektów w sezonie zimowym. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ciechanowie zdobył teraz przetarg, czy wygrał przetarg na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych oraz gimnazjalnych w Ciechanowie na upowszechnianie sportów zimowych. Jest to niecodzienna rzecz w naszym mieście. Mazowsze dostało taką możliwość, ministerstwo otworzyło ramiona i dla nas. Około 600 osób ze wszystkich ciechanowskich szkół oraz szkół okolicznych będzie brało w tym roku udział w tych zajęciach. Będą to zajęcia prowadzone przez animatorów sportu. Są to najczęściej nauczyciele WF-u i w liczbie godzin 20 każde dziecko będzie miało zagwarantowane zajęcia na lodowisku wraz z opłatą za wejście na lodowisko oraz za wypożyczenie łyżew.